Tu Kamil. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Ucz się z domu. Tematem dzisiejszych zajęć będzie symetria. Nasze zajęcia rozpoczniemy od wybudowania z klocków. W moim przypadku duplo, Wy możecie użyć innych, żyrafy. Prosimy, aby dziecko ułożyło w tych samych kolorach zaraz obok swoją żyrafę. Gdy mu się to uda, prosimy teraz, aby zamieniło klocki kolorami. I tak, zamiast niebieskiego klocka użyjemy oliwkowego. Zamieniamy sobie wszystkie niebieskie na oliwkowe. Następnie zamiast czerwonego użyjemy koloru żółtego. Zamieniamy wszystkie klocki czerwone na żółte. Pamiętajcie, że możecie użyć tutaj dowolnych kolorów. Nie mają one znaczenia. I tak samo robimy z klockami pomarańczowymi. Następnym etapem tego ćwiczenia będzie budowanie w odbiciu lustrzanym. Prosimy, aby dziecko powtarzało za nami ruchy. Dzielimy sobie naszą planszę mniej więcej na połowę i układamy klocek pomarańczowy. Dziecko na swojej połowie robi dokładnie to samo. Następnie bierzemy na przykład niebieski. Dziecko po swojej stronie również dokłada niebieski. Następnie żółty. Po stronie dziecka dokładnie to samo. Możemy się zamieniać tak, aby to dziecko prowadziło tą zabawę i my będziemy po nim powtarzać ruchy. Trudniejszą wersją tego ćwiczenia jest taka, w której nie budujemy prostej linii, tylko bardziej złożony kształt. Przećwiczmy sobie to. Bierzemy klocek pomarańczowy, dziecko powtarza za nami pomarańczowy. Bierzemy żółty, dziecko dokłada żółty. I teraz ułożymy niebieski klocek po mojej prawej stronie. Pamiętajmy, że dla dziecka będzie to jego lewa strona. Układa dokładnie naprzeciw naszego klocka. Tak budujemy całą konstrukcję. Macie tutaj dużą dowolność. Jaki kształt wymyślicie, taki możecie wykonać. Do kolejnego ćwiczenia przygotowałem już sobie gotową planszę z trzema obrazkami. Mogą to być dowolne kształty. Ogranicza Was tylko Wasza kreatywność. Prosimy teraz, aby dziecko wybudowało kształt w odbiciu lustrzanym. Lub łatwiej powiedzieć, żeby dokończyło drugą połowę obrazka. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę i ewentualne błędy od razu korygować. W ostatnim ćwiczeniu skorzystam z dwóch plansz. Na swojej części ułożę konstrukcję, którą poproszę, aby dziecko odwzorowało po swojej stronie. Pamiętajcie, że nie musimy zaczynać od krawędzi planszy, tylko w dowolnej odległości. Sprawdzamy, czy dziecko również w tym samym miejscu zaczęło. Aby sprawdzić, czy ćwiczenie zostało poprawnie wykonane, możemy złożyć dwie plansze. Wtedy nasze kształty powinny się pokrywać. Dziękuję za udział w kolejnym odcinku i zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama Ucz się z domu. Do zobaczenia!